Dlaczego pan senator zdecydował się tak dynamicznie zaangażować w tą akcję list do ojca, chociaż przecież obowiązków nie brakuje w Senacie? Panie prezesie, bo bywa w życiu tak, że zapominamy o rzeczach wielkich, a zarazem pospolitych. Pamiętamy o matce, pamiętamy o kobiecie, Dzień Kobiet, a zapomnieliśmy o ojcu. A przypomnijmy, dawniej mówiło się ojczyzna, ojcowizna, ojciec. Nawet przypominał nam to Jan Paweł II, gdy przecież mówiliśmy papa, witaj ojcze, witaj papo w naszym kraju. To mówił cały świat. I wracamy do tej tradycji, bynajmniej nie dlatego, żeby przeciwstawić kobiecie, matce, którą postrzegamy jako ojczyznę czułości, subtelnych uczuć, opiekuńczości, tylko dlatego, że przypominamy rolę ojca, bo ojciec to inne cechy. To stabilność, trwałość, odwaga, byt materialny i ten związek dwojga dopiero buduje szczęście dziecka. Dlatego ta akcja, która ma razem z nauczycielami przeprowadzić renesans roli ojca, w którą się bardzo zaangażowałem, bo uważam, że wiele problemów dzieci, miasta, wioski, rodziny można rozwiązać, pisząc między innymi te listy. Listy, moim zdaniem, oczywiście powinny mieć ten charakter obiektywny, jak dzieci postrzegają dzisiaj rolę ojca, czego im brakuje u tego taty lub czego oni nadmiar posiadają, w sensie nieobecności. Ale zarazem listy mają być takim stosunkiem uczuciowym. Nie może być to tylko wypracowanie ściągnięte z internetu. Ma być to stosunek uczuciowy. Będzie nam trudno oczywiście to ocenić, ale pozostawmy nam te problemy. I co ważne, ja myślę, że akcji nie należy kończyć, że następnym etapem powinna być odpowiedź ojca dla dzieci. Najlepiej szczera, przy stole, w obecności innych dzieci i matki, ale jeśli to nie pomoże, to niech ojcowie odpowiedzą. Nie mogą być gorsi od swoich dzieci. Pięknie dziękujemy.